kolejnej inwestycji. Dzisiaj poprosilibyśmy o wypowiedź na temat budowy arcyważnej, bo wymazującej z mapy transportowej, komunikacyjnej powiatu Białą Plamę drogi przez Utrówkę. To miejscowość jedna z ostatnich w ogóle na tym terenie, która nie posiadała drogi asfaltowej. Witam serdecznie. Zgadzam się z wypowiedzią Pana. To była miejscowość, która nie miała w ogóle połączenia z drogą asfaltową, bo są miejscowości, które z jednej strony gdzieś tam mają jakieś dojazdy. Ta była wybitnie odcięta od świata, była to ciemna plama. Ludzie przez kilka ładnych lat naprawdę zabiegali o tą drogę. Jak było słonecznie i sucho, to samochody były pozakurzane. Jak było deszczowo, to samochody były ochlapane. No 4,2 km drogi, ładny odcinek. Udało nam się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych na całość. W tamtym roku, w ubiegłym roku był złożony wniosek, w miesiącu październiku żeśmy przetarg rozstrzygnęli, termin realizacji, zakończenia tej całej inwestycji to do sierpnia, ale z informacji, które dzisiaj żeśmy już powzięli, będąc na Radzie Budowy, myślę, że ten termin będzie skrócony. Cała inwestycja, jak powiedziałam, 4,2 km za 4,1 mln, z tego 50% to jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe 50% to jest udział własny powiatu i udział gminy Międzyrzec Podlaski i udział gminy Drelów proporcjonalnie do długości drogi. Tam wychodzi, że około 20% to gmina Międzyrzec Podlaski dofinansowuje, 9% gmina Drelów, pozostałe to jest wkład powiatu. Budowa tej drogi jest od podstaw. Na kawałeczku mieliśmy tylko przez miejscowość Utrówka stabilizacji, która też już była w bardzo złym stanie technicznym. Szerokość drogi na wierzchni bitumicznej będzie 5,5 metra. Po bokach pobocza, rowy, zjazdy na pola, zjazdy do lasów, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi. Myślę, że mieszkańcy naprawdę się ucieszą, myślę, że już się cieszą, bo już nie jeżdżą po drodze, tam już jest położona warstwa wiążąca. Już są roboty ziemne robione w zakresie rowów i zjazdów. No i gdzieś myślę, że przełom maja, czerwca będzie położona warstwa ścieralna. Wykonawcą tych robót jest przedsiębiorstwo robót drogowych Lubartów. Nadzór inwestorski z ramienia zamawiającego pełni firma Inwestcom. Jaki wykonawca, jaki nadzór, to są firmy sprawdzone. Roboty trwają ze względu na to, że zima była łagodna, one się już zaczęły w okresie zimowym. Droga, którą teraz realizujemy, czyli przez miejscowość Utrówkę, jej ciąg drogowy zaczyna się od drogi Puchacze Wysokie. W miejscowości Sitno, około kilometra, była nawierzchnia utwardzona, chociaż ona jest też nie w zbyt dobrym stanie, do przejazdu kolejowego, a my realizujemy od przejazdu kolejowego przez lasy aż do drogi w miejscowości Szachy. Cały ten odcinek w większości to są albo pola, albo lasy. Część jest pod zabudową, bo jeszcze w trakcie tej naszej drogi przebiega droga gminna, wzdłuż której jest sporo budynków, które właśnie jedyny dojazd mają poprzez naszą drogę. Tutaj jak widać, jak droga przebiega przez teren dwóch gmin. Od przejazdu kolejowego do tej granicy, to jest większa część drogi, to jest na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, a tu w granicach kilometra jest na terenie gminy Drelów. I oczywiście wójtowie partycypują. Wiem, że mieszkańcy, jak i samorządy, czyli samorząd Drelowa i samorząd Międzyrzeca,
naciski robiły na starostę, żeby tą drogę jakoś wybudować. No, inwestycja 4200 km ze środków własnych powiatu i gminy by była niemożliwa. Udało nam się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych, także udział powiatu jest te 25%. Jakoś udało się dla pana starosty w budżecie zabezpieczyć te środki. I myślę, że wszyscy będziemy z tego zadowoleni. My będziemy mieli mniej interwencji. Ludzie będą zadowoleni, bo będą jeździć po dobrej drodze. Splendor również spłynie i między innymi i na wójtów, którzy oczywiście partycypują w kosztach.